Stanisław Strajch urodził się 27 sierpnia 1902 roku w Bydgoszczy, jako najstarszy syn z trojga dzieci Franciszka i Władysławy z domu Biżyńskiej. W rodzinnym mieście ukończył szkołę powszechną. Następnie podjął naukę w wówczas jeszcze niemieckim, 8-letnim gimnazjum humanistycznym, a po jej zakończeniu, już w polskiej szkole, w 1920 roku zdał maturę i rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie i w Poznaniu. Seminaria te były wówczas połączone. Część studiów odbywała się w jednym, a część w drugim z tych miast. Święcenia kapłańskie przyjął 6 czerwca 1925 roku z rąk kardynała Edmunda Dalbora. W latach 1925-1927 Strajch studiował filozofię klasyczną na Uniwersytecie Poznańskim. Początkowo pracował jako kapelan sióstr elżbietanek w Poznaniu, a także uczył religii w poznańskiej szkole handlowej. W roku 1927 został wikariuszem w parafii świętego Floriana w Poznaniu. W 1928 wyjechał do Koźmina, aby nauczać religii w męskim seminarium nauczycielskim, a w roku 1929 został wikarym w parafii Bożego Ciała w Poznaniu. W 1932 roku został z kolei wikariuszem parafii świętego Marcina także w Poznaniu. Po zdaniu egzaminu proboszczowskiego 1 lipca 1933 roku Strajch objął kierownictwo parafii pod wezwaniem świętej Barbary w Żabikowie. Niedługo potem podjął starania o wzniesienie w okolicy nowego kościoła, we wsi Luboń, podlegającej parafii w Żabikowie. Po 2 latach prymas August Chlont wydał zgodę. W Luboniu rozpoczęła się budowa kościoła. Warto nadmienić, że Strajch włożył dużo wysiłków w ów projekt. Zjednał do tego wielu ludzi, pozyskał do pomocy przemysłowców, urzędników starostwa poznańskiego i duże grono wiernych, gromadząc znaczne fundusze. Wzniósł lewą nawę kościoła, urządzając ją jako prowizoryczną kaplicę. Wtedy też utworzono samodzielną parafię lubońską pod wezwaniem świętego Jana Bosko, a ksiądz Strajch został jej administratorem 1 października 1935 roku. Świeżo obrany proboszcz szybko zorganizował na terenie nowo powstałej parafii szereg organizacji katolickich, m.in. Towarzystwo Robotników Katolickich, Katolickie Stowarzyszenie Kobiet, Stowarzyszenie Ministrantów oraz organizacje dziecięce, Krucjatę Eucharystyczną i Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary. Pomoc dla ubogich zinstytucjonalizował przy pomocy Caritas. Ożywiona działalność katolicko-społeczna miała szczególne znaczenie właśnie w Luboniu. Przedwojenny Luboń był szybko rozbudowującą się, typowo przemysłową miejscowością, terenem zamieszkałym głównie przez robotników. 2 największe fabryki, zakłady ziemniaczane i chemiczne, założyli jeszcze Prusacy. Była także fabryka drożdży, wytwórnia budyniu i 4 cegielnie. W fabrykach ograniczano produkcję i zwalniano pracowników i część mieszkańców Lubonia pracowała tylko sezonowo. W rzeszach bezrobotnych komunistyczna agitacja, z założenia wroga w stosunku do kościoła i państwa, intensywnie się rozwijała i trafiała na podatny grunt. Zwalnianym i słabo opłacanym robotnikom nadzieję na lepszą przyszłość obiecywali agenci nielegalnej Komunistycznej Partii Polski. W ramach ciekawostki można wspomnieć, że w 1930 roku, świeżo po powrocie z Moskwy, w pobliskiej Musinie agitował Władysław Gomułka. Według opinii znawców tematu, komunizm nie cieszył się w Wielkopolsce dużą popularnością. Szacuje się, że w Poznaniu i okolicach operowała wówczas grupa około 200 komunistów. Stąd też Luboń, ze względu na robotniczy charakter miejscowości, był atrakcyjnym terenem działania dla środowisk lewicowych. Agitacja komunistyczna dawała najwyraźniej pewne rezultaty, czego dowodem może być chociażby następujący cytat z jednego z pism. Wśród młodzieży uczęszczającej do miejscowych szkół powszechnych panuje wielkie bezbożnictwo. Są to głównie dzieci bezrobotnych. W każdej klasie jest około 20% dzieci, które stwierdzają kategorycznie, że nie chcą się uczyć religii,
gdyż rodzice im tego zabraniają. Nie ulega wątpliwości, że osoba tak gorliwego społecznika, jakim był ksiądz Streich, nie mogła być dobrze postrzegana przez aktywnych komunistów. I nie trudno też odnaleźć informacje potwierdzające fakt, że działalność proboszcza, delikatnie mówiąc, nie wszystkim przypadła do gustu. Nie buduj tej obory, bo zostaniesz zakatrupiony. Oto treść anonimowego listu, który otrzymać miał ksiądz Streich. Przez cały rok 1937 proboszcz z Lubonia odbierał anonimy, w których obelżywymi słowami zapowiadano jego rychłą śmierć. W kwietniu tegoż roku włamano się do kościoła i uszkodzono tabernakulum. W sierpniu został napadnięty stróż pilnujący świątyni. Po nabożeństwie październikowym na drodze między kościołem a mieszkaniem proboszcza gromadka wyrostków obrzuciła księdza Stanisława kamieniami. Z całą pewnością luboński proboszcz musiał zdawać sobie sprawę z grożącego mu niebezpieczeństwa. Ksiądz Streich, według wielu relacji, żył w owym okresie w stałym napięciu i niepewności. Był też wyczerpany fizycznie. Tymczasem świątynia była coraz bliższa ukończenia. Konsekracja kościoła miała odbyć się 15 maja 1938 roku. 20 lutego 1938 roku pewien tajemniczy osobnik miał podejść do konfesjonału, pochylić się do kratek i bardzo krótko powiedzieć coś księdzu. Świadkowie wspominali potem, że po owym zdarzeniu ksiądz Streich był zmieniony i przygnębiony. Wnioskowano, że właśnie wtedy miał dowiedzieć się o wyroku, jaki na niego wydano. W poniedziałek 21 lutego ksiądz Stanisław do wieczora obradował z radą parafialną, a od wtorku przebywał u matki w Bydgoszczy. Wrócił w sobotę 26 lutego wieczorem. Na dworcu czekał na niego kościelny Franciszek Krawczyński. Dziennik poznański przytaczał potem słowa kościelnego dotyczące złych przeczuć odnośnie duszpasterza. W sobotę wieczorem poszedłem na dworzec po księdza proboszcza. Coś mi mówiło, że naszemu proboszczowi grozi niebezpieczeństwo ze strony komunistów lub sekciarzy. Oni go nie lubili. Gazeta Polska sugerowała nawet, że ksiądz przeczuwał swoją śmierć. Do Bydgoszczy miał pojechać, by pożegnać się z matką. Kiedy zaś zobaczył Krawczyńskiego na dworcu, ucieszył się mówiąc, iż obawiałby się sam wracać do domu. 27 lutego, w niedzielę rano, podobno miał też pożegnać się z gospodynią, sugerując, że może nie wrócić. Wawrzyniec Nowak, syn Jana i Katarzyny z domu Aumüller, urodził się 5 sierpnia 1890 roku w Luboniu, w powiecie poznańskim. Jeśli wierzyć jego własnym relacjom, posiadał on barwny i nie do końca jasny życiorys. Ukończył zaledwie 4 klasy szkoły powszechnej, a później, jak sam twierdził, kształcił się z własnej inicjatywy, czytając książki geograficzne, historyczne czy filozoficzne. Wspomina się, że jeszcze jako dziecko wyjechał lub, jak chcą inne źródła, uciekł z domu do Niemiec, zrywając na kilkadziesiąt lat wszelki kontakt z pozostałą w Luboniu rodziną. Wiadomo, że w 1906 roku Nowak był karany za oszustwo, jednakże szczegółów dotyczących miejsca i okoliczności czynu nie udało się nam ustalić. W 1914 roku został powołany do armii niemieckiej i wysłany na front wschodni. W październiku tego samego roku dostał się do niewoli rosyjskiej pod Tomaszowem, nie chcąc walczyć po stronie Niemców. Sugeruje się, że z armii niemieckiej po prostu zdezerterował. W obozie jenieckim miał rzekomo pracować na rzecz Polski, w bliżej nieznanej organizacji niepodległościowej. W Rosji zastała go rewolucja lutowa 1917 roku. Mniej więcej w tym samym okresie dostał się do Kijowa, gdzie wstąpił do Polskiej Organizacji Wojskowej, a w kwietniu zaciągnął się do 1. Korpusu Polskiego generała Dowbora Muśnickiego, gdzie służył aż do rozwiązania jednostki. Po rozbrojeniu Korpusu Dowbora Nowak wstąpił do Armii Bolszewickiej, do jednego z oddziałów zorganizowanych przez profesora Bratkowskiego, gdzie walczył przeciwko białogwardzistom. W oddziale tym pełnił funkcję dowódcy kompanii,
a następnie doszedł do rangi komisarza. Podczas późniejszej rozprawy sądowej Nowak zdecydowanie zaprzeczał, jakoby w owym okresie miał przyswoić sobie ideologię komunistyczną. Następnie Nowak uciekł z Rosji wraz z 4 towarzyszami przez zieloną granicę do Polski. W 1918 roku brał udział w rozbrajaniu Niemców w Warszawie, po czym został wcielony w stopniu sierżanta do Wojska Polskiego w Zambrowie pod Łomżą. W oddziale w Zambrowie miało dojść w owym okresie do wybuchu niezadowolenia, w wyniku którego jeden z żołnierzy został zabity. Sam Nowak twierdził, że został tam niewinnie zamieszany w sprawę podburzania do wystąpień przeciw władzom wojskowym, za co trafił na 3 miesiące do aresztu wojskowego w Warszawie na Dzikiej. Niektóre źródła mówią wprost, że Nowak karę odsiedział za agitację bolszewicką, jednak nie sposób stwierdzić w 100%, jak było naprawdę. W tym miejscu pojawia się kolejna niejasność. Na procesie Nowaka wyszło na jaw, że w 1919 roku był ponownie karany za kradzież w Gelsenkirchen, z czego wynika, że przebywał wówczas w Niemczech. Możliwość taka jest prawdopodobna, albowiem można także natknąć się na informacje mówiące o tym, jakoby po 3-miesięcznym areszcie w związku z wydarzeniami w Zambrowie Nowak miał być relegowany z wojska lub też zdezerterować, o czym mówili świadkowie podczas późniejszego procesu, a czego Nowak wyparł się. W każdym razie, według samego Nowaka, incydent kryminalny w Gelsenkirchen nie był wynikiem kradzieży, a tylko skutkiem nieodesłania pożyczonego zegarka. W roku 1920 Nowak brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej i w maju tegoż roku dostał się pod Bobrujskiem do niewoli, z której wrócił w październiku. Następnie został wcielony do Pułku Wielkopolskiego w Poznaniu. W 1921 roku był na Górnym Śląsku, gdzie pracował jako górnik w Czerwionce, a potem w Chorzowie. Walczył tam także w III Powstaniu Śląskim. Wiadomo, że podczas pobytu na Śląsku Nowak był zamieszany w aferę finansową. Według jego relacji miał pożyczyć nie swoje pieniądze pewnemu kapitanowi, który, jak mówił, zawiódł go. Wspomina się też, że w okresie śląskim Nowaka łączono z bliżej niewyjaśnionym wątkiem przemytniczym. Miał on być także karany za przeprowadzenie bezprawnej rewizji w pewnej fabryce, pod fałszywą tożsamością urzędnika celnego. Można napotkać relacje mówiące o tym, jakoby po pobycie na Śląsku Nowak miał wyjechać do Francji. Jednak wydaje się to mało prawdopodobne, ponieważ sam zainteresowany zeznawał później, że ze Śląska miał zostać wysłany na Kresy Wschodnie na front litewski jako agent wywiadu tajnej policji politycznej. Ale po 3 miesiącach zwolniono go, gdyż podobno nie nadawał się do tej służby. Następnie Nowak osiadł w Brodach, na terenie dzisiejszego obwodu lwowskiego na Ukrainie, gdzie po raz pierwszy ożenił się. W 1928 roku jako murarz zorganizował tam Związek Zawodowy Robotników Budowlanych, którego był prezesem. Był to związek komunizujący. Nowak twierdził, że został zmuszony do wystąpienia z owej organizacji, ponieważ nie chciał mieć nic wspólnego z jej skrajnie lewicową działalnością. Według późniejszych zeznań Aleksandra Dedeczko-Wierczyńskiego, komisarza Policji Państwowej w Brodach, Nowak aktywnie działał w Polskiej Partii Socjalistycznej Lewica, będącej legalną przykrywką dla zakazanej wówczas działalności komunistycznej. Jak twierdził Dedeczko, Nowak miał w Brodach utrzymywać kontakty z komunistami, występować agresywnie wobec władz, prowadzić tak zwaną robotę wywrotową i głosić hasła bolszewickie. Według komisarza Nowak nie wystąpił, a został wyrzucony ze Związku Zawodowego Robotników za nadużycia polegające na przywłaszczeniu pieniędzy. Sam Nowak zdecydowanie zaprzeczał, jakoby w Brodach miał prowadzić jakąkolwiek działalność powiązaną z agitacją komunistyczną. Po śmierci pierwszej żony Nowak ożenił się po raz drugi z Rosjanką Katarzyną Krawczenko. Twierdził potem, że owo małżeństwo przysporzyło mu wiele przykrości ze strony polskich władz administracyjnych. W
1935 roku na wiecu, jaki odbywał się w Brodach, Nowak wystąpił w obronie robotników, przez co naraził się miejscowym władzom, które odtąd, w jego opinii, szykanowały go, między innymi odmawiając mu pomocy w podjęciu pracy. Starosta powiatowy dr Kaczyński, inwalida wojenny, powiedział pewnego razu do Nowaka, że pierwszy korpus przywiózł z Rosji zarazę bolszewicką, za co ten spoliczkował go, w wyniku czego został skazany na rok więzienia. Gdy wyrok uprawomocnił się, Nowak, prawdopodobnie chroniąc się przed więzieniem za napad na starostę, uciekł z Brodów i w kwietniu 1936 roku wrócił do rodzimego Lubonia i zamieszkał u niejakiego Jakuba Sobczaka, gdzie zajmował nieopalany pokoik na poddaszu. Tytułem uzupełnienia należy dodać, że według niektórych źródeł Sobczak był krewnym Nowaka. Jakub Sobczak, pracujący w zakładach ziemniaczanych, był podobno również znany ze swoich komunistycznych zapatrywań, a nawet miał być karany za swoją działalność więzieniem. Niektóre źródła wspominają, że zarówno Nowak, jak i Sobczak mieli w Luboniu opinię płatnych agentów komunistycznych. Sam Nowak, według relacji prasowych, miał w Luboniu założyć ateistyczną sektę bezwyznaniowców i prowadzić agitację polityczną. Z zeznań świadków na późniejszym procesie wiadomo, że miał chwalić się, że w Sowietach ukończył szkołę agitatorów komunistycznych i że był komisarzem bolszewickim w Odessie. Opowiadał, że nienawidzi kościoła i księży, sugerując w prywatnych rozmowach z mieszkańcami Lubonia, że skłonny jest zabijać duchownych. O tych zeznaniach opowiemy jeszcze w dalszej części audycji. Pisano także, że Nowak w Luboniu werbował malkontentów z szeregów socjalistycznych i organizował ich w tak zwane jaczejki komunistyczne oraz że zakładał czerwone harcerstwo, przekonując dzieci rozdawaniem cukierków. Wspomina się, że Nowak postrzegany był jako radykał i nie cieszył się sympatią z powodu awanturniczego usposobienia. Nowak był też jednym z uczestników demonstracji pierwszomajowej w 1937 roku. Lubońscy komuniści wyruszyli tego dnia w kierunku Poznania, by wspólnie z tamtejszymi towarzyszami uczcić zakazane wówczas robotnicze święto. Zgromadzenie po przejściu kilku kilometrów zostało rozpędzone przez policję konną, a Nowak został dotkliwie pobity. W tym miejscu należy zaznaczyć, że podanych wyżej informacji na temat komunistycznej działalności Nowaka w Luboniu nie sposób bezkrytycznie uznać za fakty. Koniec końców, późniejszy proces nie udowodnił formalnie żadnych powiązań organizacyjnych Nowaka, jak i też nie potwierdzono jednoznacznie jego wspomnianej przed chwilą aktywności działacza politycznego na terenie Lubonia. Sprawa Nowaka i jej polityczno-społeczny charakter z pewnością sprowokowała spekulacje i domysły, które ze względu na sensacyjny charakter materii znalazły swoje odbicie w relacjach ludzkich i przekazie prasowym. Niewątpliwym jednak wydaje się fakt, że koincydencja czasowa zdarzeń dotyczących księdza Strajcha i Wawrzyńca Nowaka daje spore pole do rozważań i pozwala formułować pewne teorie. I tak, już po kilku tygodniach od przybycia Nowaka do Lubonia, rozpoczęły się wspomniane wcześniej prześladowania księdza Strajcha. Niewątpliwie też według opinii wielu znawców tematu, dokładnie w tym okresie, jak pisano, komunizm zaczął podnosić głowę, a komuniści lubońscy zdołali opanować cały ruch robotniczy pod płaszczykiem organizacji socjalistycznej. Niedziela 27 lutego 1938 roku była słonecznym i jak na zimę stosunkowo ciepłym dniem. Już od godziny 9 w lubońskim kościele rozpoczęły się przygotowania do niedzielnej mszy. Stanisław Malepszak, mieszkaniec Lubonia, wówczas 11-letni, w rozmowie z Michałem Gryczyńskim na łamach portalu przewodnikkatolicki.pl wspominał: dochodziła 10, gdy ksiądz Strajch usiadł w konfesjonale, żeby słuchać spowiedzi. W tym samym czasie do kościoła wszedł mężczyzna w średnim wieku. Miał na sobie czarny płaszcz i biały szal. Stanął koło ambony. Tuż za mną, opowiadał pan Stanisław.
Inni świadkowie zeznali potem, że mężczyzna w lewej ręce trzymał książeczkę do nabożeństwa, a prawą chował cały czas w kieszeni. Zachowywał się, jakby na coś czekał. Tuż przed 10:00 ksiądz Streich zaprzestał spowiedzi, by stanąć przy ołtarzu. Rozpoczęło się cotygodniowe nabożeństwo dla dzieci. Msza odbywała się w bocznej nawie, gdyż, o czym już wspominaliśmy, świątynia była jeszcze w budowie. Przed ołtarzem panował ścisk, bowiem ceremonia zgromadziła około 200 dzieci. Po odejściu od ołtarza ksiądz udał się do zakrystii, gdzie zdjął ornat i skierował się ku ambonie, by wygłosić kazanie. Już tylko kilka kroków dzieliło go od ambony, gdy nagle na jego drodze stanął wspomniany mężczyzna w czarnym płaszczu i białym szalu. Intruz wyciągnął z kieszeni pistolet. Padły dwa strzały. Pierwsza kula trafiła kapłana w twarz, tuż pod prawym okiem. Drugi pocisk przebił ewangeliarz i trafił w korpus. Kapłan upadł na posadzkę, a morderca stanął nad nim i jeszcze dwukrotnie strzelił do swojej ofiary. W kościele powstała nieopisana panika. Dzieci krzyczały i przepychały się do wyjścia, przewracając się na siebie. Kurier poznański pisał, że w czasie panicznej ucieczki wiele dzieci podeptano, a 17-letnia Jadwiga Bortenówna odniosła rany szarpane twarzy. Z kolei 12-latek Ignacy Paczyński, ranny w wyniku zamachu na księdza, o czym za moment, mówił Dziennikowi Poznańskiemu. Chłopcy i dziewczynki gubili trzewiki. Niektórym poszarpano ubrania. Jeden popychał drugiego, dziewczynki leżały na ziemi, płakały i krzyczały, a my nie zważaliśmy na nie. Chcieliśmy być jak najszybciej przy drzwiach. Tymczasem zamachowiec z ambony miał głośno wyartykułować swój manifest. Gwoli zachowania redaktorskiej rzetelności należy wspomnieć, że wersje dotyczące okrzyków Nowaka były dość liczne i nieco różniły się od siebie. Według relacji orędownika Nowak zawołał: „Niech żyje komunizm”. Następnie wbiegł na ambonę i dalej krzycząc gestykulował. Robotnik podał, iż powyższe słowa miał wypowiedzieć będąc już na ambonie, a według wielkopolanina krzyczał: „Niech żyje komunizm, zrobiłem to dla idei, za waszą wolność, wynoście się z kościoła”. Nowy kurier pisał, iż Nowak krzyknął: „Wynoście się z kościoła, zabiłem księdza za naszą i waszą wolność”. Natomiast w sprawozdaniach Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu napisano, że okrzyk brzmiał: „Nie zatrzymujcie mnie, to jest za waszą wolność”. Późniejszy akt oskarżenia Nowaka zawierał sentencję: „Niech żyje komunizm, niech żyje Sobczak, dzieci, dla was wolność”. Wróćmy jednak do wydarzeń w kościele. Na odgłos wystrzałów kościelny Franciszek Krawczyński wybiegł z zakrystii. Później, na łamach orędownika i Dziennika Poznańskiego, wspominał: „Nagle usłyszałem strzał. Świętej pamięci ksiądz Streich podniósł wysoko rękę, jak gdyby chciał się bronić przed strzałem. Cofnął się o dwa kroki i padł na ziemię. A Nowak? Strzelał jeszcze dwa razy”. Krawczyński potwierdził także, że słyszał okrzyk Nowaka: „Niech żyje komunizm”. Kościelny rzucił się na uzbrojonego mężczyznę. Doszło do szamotaniny, podczas której padły kolejne strzały. Krawczyński mówił: „Zaczęliśmy się szamotać. Nagle Nowak pociągnął za cyngiel. Padł strzał, później drugi”. Kościelny miał ogromne szczęście. Wystrzelona doń z bezpośredniej odległości kula tylko powierzchownie drasnęła mu prawą skroń, a druga przeszyła lewy bark. Przelatujące pociski zraniły także w lewe podudzie 12-letniego Ignacego Paczyńskiego oraz starszą kobietę Katarzynę Ciesielską siedzącą w ławce w prawe ramię. Ranny kościelny zdołał jeszcze potem pobiec do wikarego, księdza doktora Koperskiego, i wezwać go do kościoła, gdzie udzielił on konającemu księdzu Streichowi ostatniego namaszczenia. Tymczasem Nowak, wydostawszy się z rąk rannego kościelnego, usiłował uciec. W budującym się lubońskim kościele wejście znajdowało się w lewej nawie
Istniało jeszcze jedno wyjście zapasowe łączące nawy, dające możliwość wydostania się na zewnątrz przez nawę główną bądź prawą. Nowak najwyraźniej wiedział o tym i zamierzał zbiec niewykończoną nawą główną, która mogła być całkowicie realną szansą ucieczki. Prasa spekulowała później, że Nowak i jego prawdopodobni wspólnicy obmyślili plan, który zakładał zabicie księdza, ucieczkę przez niewykończoną nawę środkową i plac budowy, a następnie skok do stojącego na ulicy Kościelnej auta i odjazd do Poznania. Warto dodać, że wspominany już Stanisław Malepszak także mówił o aucie, które miało w dniu zamachu oczekiwać zaparkowane na ulicy Kościelnej. Na dokonanie zamachu i ucieczkę potrzeba było, jak zakładano, 12 do 15 minut. Tymczasem policyjna obława mogłaby rozpocząć się dopiero po około 25 minutach. Był to najkrótszy czas potrzebny, aby dotrzeć do telefonu w mieszkaniu proboszcza i zawiadomić oddalony o około 5 km posterunek policji w Fabianowie. Do tego trzeba jeszcze doliczyć czas potrzebny na przyjazd funkcjonariuszy na rowerach do Lubonia. Sugerowano, że Nowak krótko przed zamachem, w lutym 1928 roku, miał weryfikować ów plan podczas wizyty w lubońskim kościele. Wizytę ową wiązano także z osobą tajemniczego mężczyzny, który, jak wspominaliśmy wyżej, miał 20 lutego przekazać księdzu wydany na niego wyrok. W rzeczywistości, według późniejszych relacji procesowych, Nowak przed zamachem rzeczywiście był raz w lubońskim kościele, jednak miało to miejsce w styczniu 1928 roku, co stawia pod znakiem zapytania wiarygodność relacji o przekazaniu wyroku, jednakowoż nie wykluczając teorii dotyczącej rozpoznania terenu. Jeżeli nawet istniał jakiś przemyślany plan, pokrzyżowali go najpierw Kościelny, a później Józef Mańczak. Krawczyński mówił: zbrodniarz przebijał się łokciami przez grupę śmiertelnie przerażonych dzieci. Chciał uciec. Wówczas kolejarz Mańczak dopadł Nowaka i rozbroił go. Sam Mańczak tak zapamiętał owo zdarzenie. Tknięty najgorszym przeczuciem wpadłem do środkowej nawy. Schwyciłem zaściśniętą przy rękojeści rewolweru dłoń. Przekręciłem ją raptownie. Nowak wykrzywił z bólu twarz i puścił rewolwer. W zatrzymaniu i rozbrojeniu Nowaka bezpośredni udział mieli mieć także organista Franciszek Szulc, Józef Niedbała i wreszcie inni parafianie. Ofiar mogło być więcej. 1 marca 1938 roku Dziennik Bydgoski informował: przy siódmym pociągnięciu za cyngiel broń się zacięła i w odebranym później Nowakowi rewolwerze znaleziono jeszcze jedną kulę. Nowak został wyprowadzony przed świątynię. Część mniej zapalczywych parafian obroniła zamachowca przed samosądem. Nowakowi złamano podstawę nosa oraz poraniono głowę i nogę. Krótko potem dwóch mężczyzn poprowadziło zabójcę ulicą Dworcową w kierunku dworca w Luboniu w otoczeniu gromady ludzi liczącej około 50 osób. Umieszczono go w poczekalni, znajdującej się wówczas w północnej części budynku dworcowego. Już o 11.10 przyjechał z Poznania pociąg z jednym wagonem trzeciej klasy, w którym przybyła komisja kolejowa z dyrekcji poznańskiej. Po nałożeniu Nowakowi opatrunku oraz kajdanek, wszyscy wsiedli do wagonu i odjechali. Ranni Kościelny Krawczyński i Ignacy Paczyński zostali przewiezieni do szpitala miejskiego w Poznaniu. Jeszcze tego samego dnia wieczorem odwiedził ich prymas August Chląd. O godzinie 12 do Lubonia przybył nadkomisarz Michał Bączkowski, komendant policji powiatu poznańskiego oraz wójt gminy Żabikowo Karwacki. Przybył także wicestarosta powiatu poznańskiego Rakowski. O 14 do Lubonia dotarła komisja sądowo-lekarska na czele z sędzią śledczym Józefem Rzędowskim i Tadeuszem Pasikowskim. Po dokonaniu oględzin zwłoki zabitego księdza przewieziono do Zakładu Medycyny Sądowej w Poznaniu. Na miejscu w świątyni przesłuchano wszystkich świadków zbrodni, co doprowadziło do aresztowania wspominanego już Jakuba Sobczaka
u którego Nowak mieszkał jako sublokator. Według aktu zgonu śmierć księdza Strajcha nastąpiła o godzinie 10:30. Pierwszym, który stwierdził zgon kapłana, był wojskowy lekarz, podporucznik Edmund Menke z Żabikowa. Matkę księdza Strajcha zawiadomiono o śmierci syna za pośrednictwem bydgoskiego dziekana, księdza Kazimierza Stępczyńskiego. Początkowo kobieta nie dowierzała, ale kiedy zdała sobie sprawę z nieszczęścia, straciła przytomność. Nie jest to informacja do końca pewna, ale wspominano, że wstrząsająca wiadomość spowodowała u matki księdza atak serca, który tylko dzięki szybkiej interwencji lekarskiej nie zakończył się śmiercią kobiety. 1 marca na miejscu zbrodni odbyła się wizja lokalna, a Nowaka przewieziono z aresztu przy Placu Wolności do więzienia karnośledczego przy ulicy Młyńskiej w Poznaniu. Tam został przesłuchany przez sędziego śledczego Rzędowskiego i prokuratora Pasikowskiego. Przyznał się do zbrodni. Dla zaznaczenia, że zbrodnia ta jest czynem przemyślanym, Nowak zeznał między innymi, że w przededniu morderstwa wysłał list do redakcji socjalistycznej Walki Ludu w Warszawie, w którym zapowiedział dokonanie zamachu. Przyznawał także, że z zamiarem zamordowania księdza nosił się już od dłuższego czasu i że miał zamiar zamordować nie tylko proboszcza, ale i wikarego, księdza Koperskiego. Stwierdził, że jest zupełnie normalny i zdaje sobie sprawę z tego, co zrobił i dlaczego dokonał morderstwa. Pamiętam wszystko, co się działo, opowiadał Nowak. Wiem, kto mnie bił, wiem, jak strzelałem i pamiętam, gdy ksiądz padł. Zbrodni swej dokonałem dlatego, że nienawidzę księży. Postanowiliśmy z nimi walczyć i walczymy. W swoich zeznaniach Nowak, było nie było dość słabo wykształcony, starał się podobno w demagogiczny i naiwny sposób wykazać, że Kościół katolicki przeszkadzał w rozwoju państwa polskiego. Prasa pisała. Opowiadał niestworzone brednie o losie księcia Henryka Śląskiego, który zginął niepotrzebnie pod Lipskiem w obronie kościoła. Cały szereg innych rzeczy, nieznanych nawet historykom, opowiadał Nowak w swych zeznaniach w czasie dochodzeń wstępnych. Naturalnie nie ulega kwestii, że morderca świętej pamięci księdza Strajcha jest ofiarą różnych mędrków i nauczycieli komunizmu. Kwestie związane z komunistyczną działalnością formalnie wyłączono jednak z dochodzeń i przekazano prokuratorowi Sądu Okręgowego do spraw politycznych. Przypuszczenia, jakoby Nowak mógł być chory umysłowo, zostały odrzucone. Szczegóły śledztwa trzymane były w ścisłej tajemnicy. Według relacji Dziennika Bydgoskiego Nowaka umieszczono w szpitalu więziennym. Z powodu odniesionych ran groziła mu utrata oka. W więzieniu zachowywał się spokojnie. W środę 2 marca 1938 roku wczesnym rankiem ogłoszono wyniki sekcji zwłok księdza Strajcha przeprowadzonej w Zakładzie Medycyny Sądowej w Poznaniu. Stwierdzono, że oddano 3 strzały, z których 2 pierwsze były śmiertelne. Dla ścisłości należy tu wspomnieć, że 4 ze strzałów tylko drasnął księdza Strajcha na wysokości żeber, stąd nie został uwzględniony w wynikach sekcji. Pierwszym strzałem ksiądz został trafiony w głowę, pod prawym okiem. Kula przebiła mózg, odbiła się od kości czaszki i utkwiła w mózgu. Drugi strzał trafił w grzbiet. Kula przebiła mięśnie oraz płuco. Rana spowodowała krwotok do jamy opłucnej. Trzeci strzał nie był śmiertelny. Był to tak zwany mimostrzał. Kula przebiła mięśnie grzbietu prostopadle do kręgosłupa i nie zatrzymując się w ciele, spowodowała jedynie ranę powierzchowną tuż pod skórą. Śmiertelne były strzały w głowę i grzbiet. Który jednak z nich spowodował śmierć, trudno było ustalić. Zaraz po ogłoszeniu wyników badań zwłoki księdza Strajcha przewieziono z Zakładu Medycyny Sądowej w Poznaniu do Lubonia, gdzie złożono je w miejscowym domu gminnym i wystawiono na widok publiczny w sali na pierwszym piętrze. Na miejsce przyjechała matka oraz młodszy brat proboszcza. Po 11:00 salę udostępniono wizytującym, a około 16:00
przybył na miejsce prymas August Chlont w towarzystwie swojego kapelana, księdza doktora Filipiaka. Do kurii arcybiskupiej w Poznaniu spływały tymczasem liczne kondolencje i telegramy. Pogrzeb księdza Strajcha odbył się w czwartek, 3 marca 1938 roku o godzinie 10. Początkowo ceremonia miała odbyć się w Żabikowie, ponieważ parafia lubońska nie posiadała cmentarza. Ostatecznie zdecydowano, że ksiądz Strajch zostanie pochowany obok lubońskiego kościoła. Uroczystość przerodziła się w wielką katolicką i narodową manifestację. Ze wszystkich domów w Luboniu powiewały flagi narodowe spowite w kir i opuszczone do połowy masztu. Na znak żałoby zamknięte były wszystkie zakłady w Luboniu. Na krótko przed godziną 10 przybyła do domu gminnego matka księdza Strajcha z synem, synową oraz dalszą rodziną. Chwilę później przybyli oficjele i księża z poznańskich i okolicznych parafii. W sali domu gminnego o 10 zamknięto trumnę, którą wyniesiono na dziedziniec przed gmachem i umieszczono na karawanie zaprzężonym w 4 konie. Przed trumną przedefilował pochód z udziałem około 20 tysięcy osób i 200 pocztów sztandarowych. Po około 45 minutach zgromadzenie prowadzone przez księdza Schmidta z Różnowa, powiat Oborniki, krewnego zmarłego proboszcza, skierowało się do kościoła. Wzdłuż drogi, którą szedł kondukt, stały tłumy ludzi. W oknach domów, a nawet na dachach, tłoczyli się gapie obserwujący uroczystość. O 11:15 żałobnicy dotarli do kościoła. Mszę żałobną po raz pierwszy w głównej nawie odprawił ksiądz dziekan Ignacy Adamski z Łodzi, a wzruszające kazanie wygłosił ksiądz Stefan Kaczorowski. Mówiąc o pracy księdza Strajcha, podkreślał, jak wytrwale walczył on z sekciarstwem i komunizmem w swojej parafii i jak boleśnie śmierć jego dotknęła nie tylko jego parafian, ale wstrząsnęła sumieniem narodu. Mówił: zamach ugodził nie tylko w ziemską powłokę kapłana, ale i w państwo polskie. Na zbrodni lubońskiej mamy przykład, że komunizm, wbrew pozorom, zwraca się nie tyle przeciw nierównościom społecznym, ile przede wszystkim przeciwko Bogu i religii. Pamiętajcie, rodacy, trzeba, by całe społeczeństwo wróciło do pracy nad ładem i bezpieczeństwem wewnętrznym. Komunizm nie śpi, nie czeka. Nie czekajcie i wy, aż spod ziemi wypełzną wrogowie, aby siać spustoszenie, które wiekowe może przynieść szkody państwu i narodowi. Kondukt żałobny z kościoła do miejsca spoczynku księdza Strajcha poprowadził biskup Walenty Dymek. Wbrew niektórym informacjom w uroczystości nie uczestniczył prymas August Chlont. Jego absencja na pogrzebie prawdopodobnie spowodowana była względami bezpieczeństwa. Po zabójstwie księdza Strajcha komuniści w Luboniu, do czego jeszcze nawiążemy, publicznie pochwalali zbrodnię, w związku z czym dokonano nawet aresztowań. Ewentualny zamach na Chlonda byłby niewątpliwie spektakularnym wydarzeniem, gdyż, jak pisała ówczesna prasa, łatwiej o wiele jest zabić bezbronnego księdza niż policjanta lub wojskowego, a morderstwo w Luboniu to było jedno z pierwszych ćwiczeń komunistycznych bojówek. W piątek 4 marca zakończono śledztwo. Akt oskarżenia przygotowany przez prokuratora Pasikowskiego wpłynął o godzinie 15 do Sądu Okręgowego w Poznaniu. Tego samego dnia został doręczony Nowakowi. Jak informowano, został on oskarżony o morderstwo oraz o usiłowanie zabójstwa Krawczyńskiego i 12-letniego Paczyńskiego. Choć postawione Nowakowi na późniejszym procesie zarzuty nie dotyczyły 12-latka. Kwestie dotyczące przynależności do partii komunistycznej oraz prowadzenie agitacji wywrotowej nie zostały objęte aktem oskarżenia. Zwołano także niejawne posiedzenie Wydziału Karnego Sądu Okręgowego, na którym termin procesu wyznaczono pierwotnie na 18 marca o godzinie 9 rano. Już po otrzymaniu aktu oskarżenia
Nowak był jeszcze w piątek po południu do 16 przesłuchiwany przez prokuratora Pasikowskiego oraz sędziego śledczego Rzędowskiego. Morderca zachowywał się spokojnie i z uwagą przeczytał akt oskarżenia. Z jego słów wnioskowano, że zamierzał nadać procesowi charakter demonstracyjny. Zapowiadał także, że będzie się bronić we wszystkich instancjach sądowych. Na rozprawę wezwano około 20 bezpośrednich świadków zbrodni. Wracając jeszcze do kwestii terminu rozprawy. Ten ostatecznie ustalono na 21 marca. Możliwe, że zmianę spowodowały przedłużające się badania Nowaka, które prowadzili powołani na biegłych w sprawie dr Frąckowiak i dr Warpechowski i wystosowany w tej materii wniosek obrony o odroczenie procesu, o czym informowała prasa 20 marca 1938 roku. Co zrozumiałe, sprawa odbiła się bardzo głośnym echem w kraju. Od początku jednoznacznie stwierdzano, że było to morderstwo na tle politycznym. I tak dla przykładu, dziennik Polonia z 2 marca 1938 roku pisał: nie jest jeszcze ustalone, czy zbrodnia była dziełem samego Nowaka, czy też działał on z rozkazu i przy pomocy organizacji. To pewna, że okazał on się bardziej konsekwentnym wyznawcą komunizmu niż ci, którzy ze względów taktycznych okłamują świat, że komunizm nie jest śmiertelnym wrogiem religii. Zabiłem, bo był księdzem, mówił zbrodniarz. Nowak wiedział, że nic tak nie wykorzenia chwastu idei komunistycznej, jak głoszone z przekonaniem i urzeczywistniane w życiu zasady moralności chrześcijańskiej. Wiedział, że Kościół jest najpotężniejszą tamą, jaką fala komunizmu napotkała w swym niszczącym zalewie. Z kolei dzwon niedzielny z 13 marca 1938 roku podawał: cała prasa poświęciła tej sprawie liczne artykuły, w których uznała, że te celne strzały to sygnały ostrzegawcze dla całej Polski, bo ten płatny agitator Kominternu, grasujący wśród bezrobotnych robotników wielkopolskich, mierząc w księdza, strzelił w Pana Boga. Nowak przez szereg lat, siedząc w Bolszewii, uczył się, że kapłanów należy wymordować, i to tym bardziej, jeżeli który z nich, jak proboszcz luboński, gorliwie zabiega o swą parafię, organizuje wiernych, buduje im kościół, wspiera biednych. Z rozmysłem popełnił mord według zasad wojującego bezbożnictwa komunistów moskiewskich. Mord w Luboniu to nie strzał w jednostkę. To strzał w katolicyzm i polskość, kulturę i cywilizację. Strzał w tradycję, która nakazywała nam kochać wszystko, co budowało, ochraniało i tworzyło w sercach naszych i w życiu ojczyznę. Niemalże wszystkie relacje prasowe utrzymane były w podobnym tonie. Warto także nadmienić, że w związku z tragicznymi wydarzeniami w Luboniu w całym kraju odbyły się wielotysięczne manifestacje antykomunistyczne. Co oczywiste, nie mogło też zabraknąć spekulacji i sensacyjnych doniesień. Dziennik bydgoski sugerował, jakoby w nocy z soboty na niedzielę w domu Sobczaków miały się odbywać narady komunistyczne trwające do rana. Gazeta Polska, powołująca się na relacje mieszkańców, sugerowała z kolei, że w sobotę 26 lutego w jednym z domów w Lasku, niedaleko Lubonia, odbyło się zebranie komunistyczne, któremu przewodniczył Nowak, a na którym zapadło postanowienie zamordowania księdza Sztrajcha. Zebranie było bardzo burzliwe i nikt nie chciał się podjąć potwornej misji. Odbyło się losowanie. Los padł na Nowaka. Na zebraniu była również mowa o zgładzeniu księdza wikariusza Koperskiego, pisał dziennik. ABC donosiło: w zebraniu wzięli udział specjalni wysłannicy centrali komunistycznej. Pojawiły się także informacje, jakoby miano zgładzić również księdza Zarębę ze wsi Wiry. Prawdopodobnie w związku z tymi rewelacjami w Lasku i Luboniu 28 lutego, 1 i 2 marca zatrzymano i odwieziono do więzienia w Poznaniu około 30 osób. Wśród aresztowanych byli znani działacze komunistyczni – Duszczak, Szternel i Miller oraz kilku 19-letnich młodzieńców. Informacji dotyczących owych zebrań
nie sposób uznać w 100% ani za prawdziwe, ani za fałszywe. Choć późniejsze dochodzenia i proces formalnie nie potwierdziły ich, nie wspominając nawet słowem o tego typu rewelacjach. Pewnym jest natomiast, że Dziennik Poznański zamieścił rozmowę z właścicielką domu, w którym mieszkał Nowak. Na podstawie wypowiedzi pani Sobczak, Nowak miał grać w karty do 3 rano, o godzinie 8 wstał i zjadł śniadanie, przy tym nie okazywał żadnego zdenerwowania, mając nawet dobry humor. Kto by tam z nas pomyślał, że myślał już o zamordowaniu księdza? Wyszedł z domu o godzinie 9, powiedział, że idzie w sprawie pracy, którą miał otrzymać u jakiegoś gospodarza, mówiła Sobczak. Z relacji dziennika 7 groszy z 4 marca wiadomo także, że już dzień wcześniej większość z zatrzymanych, wśród nich żonę Sobczaka oraz jej najstarszą córkę, wypuszczono. W więzieniu miało pozostać tylko 6 najbliższych kompanów Nowaka. Relacja Sobczakowej i uwolnienie aresztowanych także zdają się sugerować, że wiarygodność wszystkich wspomnianych wyżej sensacyjnych doniesień jest raczej wątpliwa. Pojawiły się również wzmianki o wysłaniu listu przez zamachowca, zawiadamiającego na kilka dni przed zbrodnią o planowanym zabójstwie. List rzekomo został skierowany do warszawskiego Dziennika Ludowego. Redakcja natychmiast odniosła się do sprawy, pisząc: nie potrzebujemy chyba tłumaczyć, że nie prowadzimy działu listów od morderców oraz że żaden taki, ani w ogóle żaden list od Nowaka do naszej redakcji nie doszedł. Późniejszy proces potwierdził jednak, że wątek listu nie był do końca fałszywy, z tym, że pismo adresowane było do warszawskiej gazety Walka Ludu. Wątek ów poruszymy jeszcze przy okazji omówienia procesu Nowaka. W związku z morderstwem w Luboniu za publiczne pochwalanie czynu Nowaka zatrzymano kilka osób. 35-letniego robotnika Józefa Kwaśnego, zamieszkałego w Poznaniu przy ulicy Krakowskiej 3A, karanego za kradzież 10-miesięcznym więzieniem, oraz 28-letniego Stefana Kalendę, zamieszkałego również przy ulicy Krakowskiej w baraku numer 4, karanego 18-miesięcznym więzieniem, który wygłaszał swoje opinie wobec 30-osobowego audytorium. Zatrzymano także 54-letniego Andrzeja Polusa, zamieszkałego przy ulicy Buźniczej 16, który na Alei Marcinkowskiego starał się ze zbrodni uczynić, jak pisano, bohaterstwo proletariackiej komuny, i 35-letniego Stanisława Mocza, notowanego za oszustwa. Mocz w jednej z restauracji głośno pochwalał lubońską zbrodnię. Dwóch ostatnich odstawiono do więzienia. Nie zabrakło także kontrowersji na tle czysto politycznym. 3 marca na posiedzeniu Inowrocławskiej Rady Miejskiej wysunięto wniosek o uczczenie pamięci zamordowanego księdza przez powstanie z miejsc. Radny Kiełbanowicz z Polskiej Partii Socjalistycznej zaprotestował, krzycząc: to jest prowokacja. Socjalistyczny robotnik usiłował bronić Kiełbanowicza, twierdząc, że zareagował on nie przeciwko wnioskowi, lecz na twierdzenie, że księdza zamordował komunista. Dziennik 7 groszy z 21 marca, według doniesienia Głosu Narodu, informował z kolei, że były poseł Ciołkosz miał podczas pewnego zebrania pokazywać czasopismo z karykaturą katolickiego kapłana i miał się wyrazić, że morderca księdza Strajcha dobrze znał kler, skoro porwał się na taki krok. W związku z tym wydarzeniem wszczęto podobno dochodzenia mające na celu ustalenie znamion przestępstwa pochwalania zbrodni. 21 marca 1938 roku, w dniu zaplanowanej rozprawy przeciw Nowakowi, przed gmachem Sądu Okręgowego w Poznaniu zebrały się tłumy, które policja z trudem mogła utrzymać w cuglach. Woźni sądowi i policjanci puszczali jedynie osoby posiadające bilety wstępu. Sala 66/67 była szczelnie wypełniona. Przeważały panie. Przybyli także przedstawiciele władz, policji, palestry, duchowieństwa, profesorowie Uniwersytetu Poznańskiego oraz przedstawiciele sądownictwa wojskowego. Na ławach prasowych zasiadło około 20 sprawozdawców z Poznania, Warszawy czy Krakowa.
Na kilka minut przed dziewiątą ławę obrońcy zajął adwokat Nowosielski, obrońca Nowaka. Wkrótce na salę wszedł także sam oskarżony, w towarzystwie trzech posterunkowych, a po chwili pojawił się trybunał pod przewodnictwem wiceprezesa Sosińskiego oraz sędziowie Stachowski i Ostrowski. Miejsce oskarżyciela publicznego zajął prokurator Pasikowski, który prowadził dochodzenie w sprawie. Na biegłych powołano doktora Łagunę, doktora Frąckowiaka i doktora Warpechowskiego. Po odczytaniu listy świadków i ich zaprzysiężeniu, za wyjątkiem dzieci poniżej lat 14, sąd przystąpił do omówienia personaliów oskarżonego, które pokrywają się w zarysie z przytaczanymi już informacjami dotyczącymi biografii Nowaka. Na wszelkie pytania Nowak odpowiadał pewnie, spokojnie i donośnym głosem. Następnie przewodniczący przystąpił do odczytania aktu oskarżenia dotyczącego zabójstwa księdza Strajcha i usiłowania zabójstwa Franciszka Krawczyńskiego. Cytowanie pełnej treści dokumentu jest w naszym odczuciu bezcelowe, gdyż jest on w zasadzie powtórzeniem opisu zabójstwa, jaki przedstawiliśmy wcześniej, opartym na zeznaniach świadków złożonych na miejscu zbrodni i w śledztwie, prezentowanych już także wyników sekcji zwłok przeprowadzonej przez doktora Łagunę oraz ekspertyzy rusznikarskiej łusek i pocisków, która potwierdziła ich pochodzenie z 9-strzałowego pistoletu marki Browning kalibru 7,65 mm odebranego Wawrzyńcowi Nowakowi. Co istotne, w toku dochodzeń nie zdołano stwierdzić, by oskarżony Nowak był organizacyjnie związany z jakąkolwiek partią wywrotową. Czyn jego wynikł z ideologii komunistyczno-bezbożniczej i anarchistycznej, o czym świadczą zeznania świadków, przy czym czyn dokonany został po dłuższym namyśle i z zastanowieniem. Przesłuchany przez okręgowego sędziego śledczego Wawrzyniec Nowak przyznał się do zabójstwa księdza Strajcha, wyjaśniając, że czynu powyższego dokonał z własnej inicjatywy. Powziął zaś postanowienie zabicia właśnie księdza, albowiem uważa Kościół katolicki za przyczynę wszelkich niesprawiedliwości społecznych istniejących na świecie. Do kościelnego zaś strzelał we własnej obronie, w chwili gdy ten chciał go ująć. Na wstępie przesłuchania Nowak przyznał się do stawianych mu zarzutów. Zbrodnię motywował szkodliwym wpływem Kościoła i religii katolickiej na sytuację w kraju i dobrem Polski. Ksiądz Strajch, według jego opinii, został zabity nie jako człowiek, a tylko przedstawiciel Kościoła. Nowak wystosował także absurdalny apel do sądu o oddanie hołdu księdzu Strajchowi poprzez powstanie z miejsc. Dalej Nowak mówił: nie byłem przychylny wierze od czasów zatargu wawelskiego. Do tego czasu odnosiłem się do religii wrogo, jednak bez nienawiści. Po wspomnianym zatargu wawelskim Nowak miał przekonać się, że kler rządzi życiem świeckim i postanowił przedsięwziąć działania, by zademonstrować przeciw wpływom księży. Miałem zamiar początkowo zabić ministra, lecz po wypadku z sapiechą postanowiłem zabić księdza, mówił Nowak. Tytułem wyjaśnienia należy wspomnieć, że ów zatarg wawelski dotyczył głośnej sprawy metropolity krakowskiego Adama Sapiechy. Dotyczyła ona przeniesienia 23 czerwca 1937 roku na polecenie arcybiskupa trumny Józefa Piłsudskiego z krypty świętego Leonarda pod wieżę srebrnych dzwonów na Wawelu. Odbyło się to bez zgody władz państwowych, dlatego ostro zaprotestowało społeczeństwo, politycy sanacyjni oraz wojsko. Domagano się odebrania Sapiesze odznaczeń państwowych i wyłączenia Wawelu spod jego jurysdykcji. Arcybiskup uzasadniał decyzję o przeniesieniu trumny lepszym zabezpieczeniem zwłok marszałka, a także ukróceniem zakłócania powagi miejsca świętego przez tłumy oczekujące wejścia do krypty w celu odwiedzenia grobu Piłsudskiego. Pod naciskiem opinii publicznej Sapiechę oskarżono o obrazę głowy państwa. Władze II RP kilkakrotnie interweniowały u nuncjusza apostolskiego w Polsce oraz w sekretariacie stanu Stolicy Apostolskiej, domagając się ukarania Sapiechy. 11 lipca 1937 roku arcybiskup dyplomatycznie przeprosił prezydenta RP.
W dalszym toku przesłuchania Nowak zdecydowanie zaprzeczył przypisywanym mu motywacjom. Jestem wolnomyślicielem. Zawsze byłem narodowcem i dla Polski czyniłem wszystko, co było w mojej mocy. Nie byłem nigdy komunistą i komunistą nie będę, mówił. Następnie przedstawił swoje losy wojenne, które szczegółowo opisaliśmy przy okazji wcześniejszej prezentacji rysu biograficznego Nowaka. W dalszej części przesłuchania poruszono kwestie dotyczące podłoża zbrodni. Ze względu na fakt, iż zeznania Nowaka w tej materii stoją w sprzeczności z zarzucanymi mu motywacjami i relacjami świadków, zdecydowaliśmy się przytoczyć ich fragmenty. Przewodniczący. Przejdźmy teraz do zabójstwa księdza Strajcha. Czy przed tym nie pochwalał oskarżony Sobczaka? Czy nie pochwalał ustroju bolszewickiego? Nowak. O Sobczaku nic mi nie wiadomo, czy należał do komunistów, a ustroju bolszewickiego nie pochwalałem, bo do Stalina nie mam najmniejszego zaufania. Przewodniczący. No, jest jeszcze Trocki i druga partia komunistów. Nowak. W ogóle czegoś takiego sobie nie przypominam. Przewodniczący. Nie przypomina sobie oskarżony, że mówił, iż Bolszewia jest rajem na ziemi? Nowak. Nie. Przewodniczący. Czy oskarżony przyznaje się, że wyrażał się, iż należy odbierać obywatelstwo tym ochotnikom, którzy walczą w Hiszpanii po stronie powstańców, a nie odbierać tym, którzy walczą po stronie rządu hiszpańskiego? Oskarżony przyznaje, że tak mówił. Przewodniczący. No dobrze, a przecież tam rządzą komuniści. Nowak. Ja nie uważam tego rządu za komunistyczny. Został wybrany przez naród i działa dla narodu, a więc nie może być komuną. Przewodniczący. Kiedy oskarżony zaopatrzył się w broń? Nowak. Już dawno wiedziałem, że ma przyjechać po mnie tajna policja z Brodów i ma mnie wykraść do Berezy, więc chciałem działać we własnej obronie. Przewodniczący. Czy na 2 dni przed zabójstwem oskarżony nie wyrażał się, jakby to było dobrze, gdyby ktoś przyszedł, wszedł na ambonę i potem księdza zabił? Nowak. Może i tak mówiłem. Przewodniczący. A czy nie mówił tak? Byłby to krach, a ten, co by to zrobił, uchodziłby za bohatera. Nowak. Tak nie mówiłem. Z ambony chciałem powiedzieć do dzieci. Za waszą wolność i naszą. Przemówienia komunistycznego nie chciałem wygłaszać. W tym duchu nie poszedłem. Chciałem jedynie uspokoić dzieci i do nich przemówić. W kościele było jednak duże zdenerwowanie. Dalej Nowak opisywał dzień zabójstwa. Rano naładowałem broń i poszedłem do kościoła. Widziałem, że będzie kazanie. Byłem cały czas w kościele, nie modliłem się. Nadszedł moment, uczułem natchnienie i strzeliłem. Później nie pamiętam, co się działo ze mną, nie wiem, czy byłem na ambonie. Wziął mnie strach, widząc to wszystko, co się działo dookoła mnie. Jak zszedłem z ambony, nie pamiętam. Przewodniczący, czy oskarżony chciał uciec? Nowak, nie, wiedziałem, co mnie czeka. Przewodniczący, czy oskarżony pisał do walki ludu, że będzie zabity? Nowak, liczyłem się z tym, że będę zlinczowany. Jeśli ma się odwagę coś zrobić, to trzeba mieć też odwagę do tego się przyznać. Sędzia Ostrowski, a co oskarżony pisał w liście do walki ludu? Nowak, pisałem, dlaczego to czynię. Pisałem, czynię to, aby mój krzyk dotarł do ludzkości. Pisałem, że warto jest poświęcić jednostkę dla milionów, a nie miliony dla jednostki. Kapitalizm wytworzył bezrobocie. Kapitalizm dąży, aby klasę pracowniczą doprowadzić do niewoli i do posłuszeństwa baraniego. Pisałem dalej, że tak dalej być nie może. Klasa pracująca powinna się zorganizować i zaprowadzić język esperanto. Ludzkość wydaje 20 milionów na uzbrojenia, za 2 miliardy niszczy produktów. Sędzia Ostrowski, więc oskarżony w tym sensie pisał list? Nowak, tak, napisałem go w formie artykułu i prosiłem o zamieszczenie. Artykuł ten wysłałem listem zwyczajnym,
Zapowiadałem w nim, że popełnię zabójstwo. Na kim? Tego jednak nie wspominałem. Przewodniczący. Czy oskarżony w styczniu chodził do kościoła w Luboniu i w jakim celu? Nowak. O ile sobie przypominam, byłem raz na prośbę córki gospodarza, ale bezinteresownie. Przewodniczący. Czy oskarżony w Luboniu uchodził za komunistę? Nowak. Nie mogę tego powiedzieć. O 10.15 sąd ukończył przesłuchanie Nowaka i przystąpił do badania świadków. Przytaczanie obszernych zeznań świadków jest raczej bezcelowe, gdyż ograniczyły się one głównie do opisu wydarzeń w kościele lubońskim i na ich podstawie przygotowaliśmy także podany wcześniej opis zbrodni. Zeznawali 45-letni kościelny Franciszek Krawczyński, 49-letni dróżnik kolejowy Józef Mańczak, Wiktor Adamczak, 24-letni urzędnik z Lubonia, organista Franciszek Szulc, kolejarz Józef Niedbała i jego żona Stefania oraz nauczyciel szkolny z Lubonia Maciej Nowara. Przesłuchano także dzieci. Ignacego Paczyńskiego, 11-letniego Hieronima Andrzejewskiego i 12-letnią Czesławę Leśniarkównę. Co interesujące, Leśniarkówna zeznała, że schodząc z ambony Nowak zawołał: „Masz, świnio, co myślałem, to dokonałem”. Nowak zdecydowanie zaprzeczył prawdziwości owej relacji. O 11.10 wiceprezes Sosiński zarządził 10-minutową przerwę. O 11.30 rozprawę wznowiono, kontynuując przesłuchania dzieci. 10-letniej Emilii Michalczyk, 13-letniego Jana Walkowiaka, Stefanii Szajkówny, lat 11, Henryka Schneidera, lat 12, i Mariana Paula, lat 10. Zeznania dzieci dotyczyły głównie ideologicznego podłoża zbrodni i opisywały w szczególności manifest Nowaka wykrzyczany po dokonaniu morderstwa. Przesłuchania kolejnych świadków także skupiły się na politycznym wydźwięku sprawy. Sołtys Lubonia, 54-letni mistrz kowalski Ksawery Lemke, zeznawał, że znał oskarżonego z młodych lat i twierdził, że Nowak opowiadał mu wiele o Rosji, do której wyjechał dobrowolnie. W Bolszewii Nowak, według jego własnych relacji, pełnić miał funkcję komisarza aprowizacji w okolicach Odessy. Nowak miał powiedzieć Sołtysowi, że byłoby dobrze w Polsce, gdyby naród nie wierzył księżom. Stanisława Linkowa zeznawała, że Nowak gościł często u niej w domu i opowiadał o życiu w Rosji, nazywając Sowiety rajem. Miał też powiedzieć jej, co by to był za efekt, gdyby ktoś wszedł na ambonę i strzelił do księdza. Kto tego czynu dokona, będzie bohaterem. Zofia Ryszewska znała Nowaka, ponieważ zgłosił się do jej męża po pomoc jako bezrobotny. W rozmowach z nią wspominał na miesiąc przed zbrodnią, że księża stale kłamią i dlatego należałoby wejść na ambonę, a księdza zastrzelić. Nowak miał też kilkakrotnie mówić Ryszewskiej, że jest komunistą. Zeznania lekko rannej w zamachu Katarzyny Ciesielskiej nie wniosły nic nowego, a Janina Kuźniewska, właścicielka sklepu w Luboniu, u której Nowak nabył papier listowy i kopertę celem napisania listu do Walki Ludu i która rzekomy list pakowany w czarną bibułkę i wkładany do koperty widziała, widząc silne zdenerwowanie u Nowaka, zapytała go o przyczynę. Na co Nowak odpowiedział, że przeżył dużo i jeszcze głośno o nim będzie. Nowak miał mówić wówczas o niszczeniu i paleniu kościołów, które powinny być świątyniami nauki, a nie religii. Dalej sąd przystąpił do przesłuchania świadka oskarżenia Aleksandra Dedeczko-Wierczyńskiego, komisarza Policji Państwowej w Brodach, który szczegółowo opisywał aktywność Nowaka w tym mieście. Po krótkiej przerwie południowej zeznawał świadek Ruciński, lat 56, emeryt z Lubonia. Zeznał, że znał Nowaka od kwietnia 1937 roku. To był pierwszy człowiek, mówił, którego spotkałem o takich zapatrywaniach co do ustroju państwowego i religii. Wnioskowałem z jego zwierzeń, że musi być skrajnym komunistą. Dalej zeznawali 11-letnia Krystyna Szymańska z Żabikowa,
35-letnia Wanda Pawlentowa, 60-letnia Kazimiera Jarocka i 39-letni Hieronim Schulz, potwierdzając zeznania poprzednich świadków i zarzuty aktu oskarżenia. Po zeznaniach świadków głos zabrał biegły dr Stanisław Łaguna. Przedstawił on przytaczane już wyniki sekcji zwłok księdza Strajcha i urazy kościelnego Krawczyńskiego, który odniósł obrażenia prawej skroni i lewego barku, i Ignacego Paczyńskiego, niegroźnie rannego w podudzie. Po 10-minutowej przerwie, około 13, zeznawali biegli psychiatrzy, dr Bernard Warpechowski i dr Tadeusz Frąckowiak. Warpechowski nie stwierdził u Nowaka zaburzeń psychicznych, które zmniejszałyby lub ograniczały jego poczytalność. Adwokat Nowosielski starał się mimo to wykazać, że Nowak jest człowiekiem o pewnych niedostatkach umysłowych i zmniejszonej poczytalności. W odpowiedzi Warpechowski wyjaśnił, że Nowak należy do ludzi typu psychopatycznego, lecz jest w zupełności odpowiedzialny za swe czyny. Doktor Frąckowiak zeznał, że u oskarżonego nie stwierdzono choroby umysłowej, jakkolwiek dopatrzono się pewnych anomalii psychicznych, które można ująć mianem osobowości psychopatycznej. Anomalia te nie ograniczają zdolności rozpoznawania czynu i kierowania woli. Na podstawie krótkiej obserwacji rzeczoznawcom nie udało się jednak przygotować drobiazgowego orzeczenia. Wobec ostatniej konkluzji obrońca postawił wniosek, aby w związku z orzeczeniami psychiatrów przerwać rozprawę i odesłać Nowaka do zakładu neurologicznego celem przeprowadzenia dokładniejszych badań. Obrońca wniósł następnie o przeprowadzenie dowodu z pamiętników oskarżonego dla stwierdzenia jego dotychczasowego trybu życia i o wywiad w Wydziale Politycznym Komendy Policji Państwowej w Poznaniu, który miał potwierdzić, że oskarżony nie współpracował z organizacjami komunistycznymi i nie był notowany jako komunista. Po naradzie Trybunał odrzucił wszystkie wnioski obrońcy. Przewód sądowy został zamknięty. O godzinie 13:40 głos zabrał prokurator Pasikowski. Mowę prokuratora przytaczamy w całości. Panowie sędziowie, dziwnie żałobnie, dziwnie tragicznie rozebrzmiały dzwony w dniu 4 marca roku bieżącego. Tu mała uwaga, albowiem pogrzeb odbył się, jak wiadomo, 3 marca 1938 roku, natomiast mowę prokuratora przytaczamy w oryginale ze sprawozdań prasowych. Z wieżyc cichego, niedawno wzniesionego kościoła w Luboniu szedł głos potężny, który niósł całej Polsce wieść okrutną, że zabito najszlachetniejszego z jej synów. Rozkołysały się serca wielkich tłumów, serca maluczkich i serca dygnitarzy, tych wszystkich, którzy odprowadzali zwłoki świetlanej pamięci księdza Strajcha na wieczny spoczynek. I niejednemu łza z oka popłynęła i niejeden zapytał, za co? Za co zamordowano kapłana, pasterza cichego i gorliwego, który nigdy nic złego nie uczynił? Za co zabrano matce ukochanego syna? Zbrodnia lubońska jest echem walki dwóch światów. Z jednej strony widzimy świat zgody, pracy ofiarnej i miłości, z drugiej świat anarchii, bezbożnictwa, co w gruzy rozwala to, co zdziałały wieki. Krwią splamione ręce roznoszą bibułę, propagującą zło, bezbożnictwo i nienawiść. I chcę wam teraz przypomnieć, panowie sędziowie, wielkie słowa, wypowiedziane w dniu 13 sierpnia 1920 roku przez rektora Uniwersytetu Warszawskiego, księdza biskupa Szlagowskiego. Ani najazdy Mongołów, ani Turków wyprawy, ani Tatarów zagony w części nie były tak groźne, tak niszczące, jak wróg, co się zbliża. Tamci przychodzili jak burza i jak burza odeszli. Ten wkrada się jak zaraza, i jak zaraza chce pozostać. Prawdziwość tych słów potwierdza zbrodnia lubońska. Takie strzały jeszcze u nas nigdy nie padały. Kościół jest świętością narodu, jest miejscem świętym, gdzie każdy szuka zbliżenia do Boga i ukojenia, a kapłan jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Pośrednikiem, któremu Chrystus sam zlecił to w słowach
idąc tedy, nauczajcie wszystkiego, com wam przykazał. Oskarżam Nowaka nie tylko ja, ale oskarża go cała Polska. Dlatego sądzę, że wydacie wyrok, który zabezpieczy społeczeństwo przed możliwością powtórzenia się takich zbrodni, a takim wyrokiem może być tylko wyrok śmierci. W odpowiedzi na oskarżenie prokuratora obrońca Nowosielski starał się udowodnić na podstawie cytowanych wyjątków z dzieł psychologii kryminalnej, że Nowak jest nie tylko typem psychopatycznym, ale cierpi na obłęd rozpadowy. Nowosielski wskazywał na fakt, że w sprawie nie może być mowy o walce dwóch światopoglądów. Oskarżony według obrońcy nie reprezentował idei komunistycznych. Nowosielski powoływał się na zeznania świadków i samego Nowaka, które dowodziły w opinii adwokata, że oskarżony nie miał ustalonych poglądów politycznych. Obrońca wskazywał także, że zeznania owe były w wielu punktach sprzeczne. Dalszą część wystąpienia obrony tak opisywała prasa. Mówiąc o osobie oskarżonego, należy zwrócić uwagę, że przez całe prawie życie cierpiał skrajną biedę. Przechodził wiele i stale był ścigany, mimo że walczył za Polskę i mimo że wszystkie jego czyny wynikały z zasadniczo dobrych pobudek. Dopiero rozczarowany znienawidził wszystkich tak głęboko, jak czuł się pokrzywdzonym. W tym momencie Nowak, który dotychczas zachowywał się spokojnie, rozpłakał się. Dalej obrońca stwierdza, że mamy tu do czynienia z terrorem indywidualnym, potępionym zasadniczo przez komunizm. Przewodniczący zwraca uwagę obrońcy, że wprowadza do swego przemówienia momenty agitacyjne. Cała sala reaguje okrzykiem brawo. Obrońca jeszcze raz nawiązuje do tego, że wobec sprzecznych zeznań nie może być mowy o zasadniczej linii ideologicznej. Wnosi zatem również o uniewinnienie, a przynajmniej o przyjęcie tego za okoliczność łagodzącą. W ostatnim słowie Nowak po raz kolejny starał się eksponować szkodliwą rolę Kościoła katolickiego, podkreślał, co ciekawe, że jest zwolennikiem nauki Chrystusowej, a tylko nienawidzi księży. Nie jestem wyrzutkiem, nie jestem zdemoralizowany, ani nie jestem szkodnikiem. Chciałem pracować, a nie miałem gdzie. Wiara nam nic nie przyniosła, mówił Nowak. Po chaotycznych wywodach oskarżony zakończył. Uznano mnie za komunistę, ale ja walczyłem przeciwko komunie i zawsze będę walczył. Proszę, niech mnie Wysoki Sąd sądzi według sumienia, nie według litery prawa i niech mnie skaże według tego sumienia. Po głosach stron sąd udał się na naradę. Wyprowadzono również oskarżonego. Po trzech kwadransach około godziny 16 Nowaka wprowadzono na salę, a wkrótce potem zjawili się sędziowie. Przewodniczący Sosiński ogłosił wyrok. Nowak uznany został winnym zabójstwa z premedytacją księdza Strajcha i skazany na karę śmierci. Ponadto sąd uznał go winnym usiłowania zabójstwa Krawczyńskiego i za to skazał go na 10 lat więzienia, wymierzając łącznie karę śmierci oraz utraty praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na zawsze. W motywach wyroku sąd podkreślił, że oskarżony od najwcześniejszych lat odnosił się wrogo do religii katolickiej, hołdował zasadom bolszewickim, co potwierdził szereg świadków, prowadził w Luboniu działalność wywrotową, wychwalał ustrój sowiecki i był wrogo usposobiony do władz polskich. Zbrodni swej dokonał z pełnym zamiarem, istniejącym od kilku miesięcy. Jest za nią całkowicie odpowiedzialny, ponieważ lekarze psychiatrzy orzekli, że jest w pełni władz umysłowych. Sąd podkreślił, że nie znalazł wobec oskarżonego żadnej okoliczności łagodzącej, a za to cały szereg obciążających. Wcześniejsza karalność z chęci zysku, zbrodnia w kościele na oczach dzieci, pastwienie się nad ofiarą przez strzelanie do leżącego, wreszcie brak skruchy i żalu. Jedyną więc karą może być kara śmierci, czyli całkowite, najzupełniejsze wyeliminowanie ze społeczeństwa, któremu inaczej oskarżony stale by zagrażał. Nowak przyjął wyrok z całkowitym spokojem. Obrońcy w czasie ogłoszenia wyroku na sali nie było. Po przemówieniu przewodniczącego Nowak wstał,
i ukłonił się sędziom, mówiąc: dziękuję. 2 kwietnia 1938 roku obrońca Nowaka złożył w sądzie okręgowym apelację. Akta sprawy zostały skierowane do sądu apelacyjnego. Nowakowi uratować życie mogła już tylko orzeczona przez lekarzy niepoczytalność umysłowa. Co ciekawe, dopiero w relacjach z tego okresu natrafiliśmy na informacje mówiące o tym, jakoby Nowak zachowywał się podczas procesu, najdelikatniej mówiąc, irracjonalnie. Twierdził, iż traci pamięć, podawał inne nazwiska, do jednego z uczestników rozprawy zwracał się: panie premierze. Gdy kazano mu wskazać na czoło, wskazał na nos. Z 4 podanych cyfr powtórzył tylko 2. Ołówek nazwał pałeczką, kluczyk kółkiem. Sędzia przychylił się do wniosku adwokata. Gdyby lekarze orzekli, że morderca jest niepoczytalny, resztę życia spędziłby on w zakładzie psychiatrycznym. Wyrok miał zatem zapaść w Kościanie, gdzie tamtejsi lekarze mieli poddać Nowaka badaniom. 6 kwietnia 1938 roku przesłano tam akta z jego procesu, które otrzymali lekarze: Oskar Bielawski oraz Franciszek Berezowski. Polonia 10 maja pisała: w ciągu najbliższych kilkunastu dni dyrektor zakładu psychiatrycznego w Kościanie, dr Bielawski, wygotuje orzeczenie dla sądu apelacyjnego, po czym wyznaczona zostanie rozprawa odwoławcza. W toku badań przeprowadzonych przez lekarzy, którzy wykorzystali wszelkie dostępne środki celem ustalenia stanu umysłowego Nowaka, został on już kilkakrotnie prześwietlony. Stwierdzono, że jego stan umysłowy jest normalny. Ustalono jednak, że Nowak jest fanatykiem, co w pojęciu psychiatrów nie jest objawem choroby umysłowej. Jest za swe czyny w pełni odpowiedzialny. Nowak, który do niedawna zachowywał się jeszcze cynicznie, w ostatnim czasie załamał się i mówi bardzo mało. Tydzień później, na łamach tego samego pisma, ukazała się notka następującej treści. Nowak, który przebywa nadal w więzieniu karnośledczym w Poznaniu, w dalszym ciągu jest badany przez psychiatrów. Badania prowadzone są przy pomocy najnowocześniejszych aparatów i metod naukowych. Lekarze dokonali m.in. analizy krwi i płynu rdzeniowo-mózgowego celem stwierdzenia, czy u Nowaka nie zachodzi obciążenie wywołane kiłą. Badania zostaną w krótkim czasie ukończone, a biegli lekarze przedłożą władzom sądowym orzeczenie, które stanie się dalszą podstawą do rozprawy apelacyjnej przed sądem w Poznaniu. Biegli pisemną opinię do akt sprawy złożyli ostatecznie 7 czerwca. Ostateczna rozprawa odbyła się w sądzie apelacyjnym w Poznaniu 20 sierpnia 1938 roku. Jak informowano w jej trakcie, dr Bielawski stwierdził ponad wszelką wątpliwość, że oskarżony Nowak jest symulantem. Obok bowiem spornych odpowiedzi dawał takie, które mogły świadczyć o bardzo dalekim otępieniu, gdyby nie były produkcją psychiczną na wskroś tendencyjną, co dało się łatwo ustalić. W konkluzji biegły orzekł, że oskarżony był obecnie w takim stanie psychicznym, jak podczas 14 przeprowadzonych badań, i biegli nie mieli wątpliwości co do jego poczytalności i zdolności bronienia się przed sądem. Franciszek Berezowski zgodził się z tą opinią bez żadnych dodatkowych uwag. Rozprawa trwała tylko jeden dzień. Sąd apelacyjny podtrzymał wcześniejszy wyrok w całości. 4 stycznia 1939 roku Kurier Wieczorny poinformował, że Nowak na krótko przed świętami Bożego Narodzenia wystosował za pośrednictwem kapelana więziennego księdza Spachacza list do matki zamordowanego księdza Władysławy Strajch, prosząc o przebaczenie. Przytaczamy niektóre wyjątki z owego listu. Wielce szanowna pani. Na pewno się wielce szanowna pani zdziwi, gdy ten list będzie czytała i spyta się sama siebie, czy to bezczelność, czy też zuchwalstwo, i że człowiek, który mi zabił syna, ma odwagę do mnie pisać. Wielce szanowna pani, nie kieruje mną ani bezczelność, ani też zuchwalstwo, tylko sumienie moje
nakazuje mi się przed wielce szanowną panią upokorzyć. Bo jako matka, która poniosła wielkie cierpienia przeze mnie, ma prawo mnie osądzić, nazwać najgorszym, ale ma takie prawo mi przebaczyć. Niech wielce szanowna pani posłucha. Syna zabiłem nie z chęci zysku, ani też z nienawiści lub zemsty, tylko z miłości dla dobra ludzkości. Zabiłem, to prawda. Jest to straszne, tym bardziej dla wielce szanownej pani, jako matki. Postąpiłem nieprawnie, ale nie po bestialsku, bo odbierając mu życie, nie odebrałem czci. I jako zabójca na pierwszej rozprawie domagałem się, aby Trybunał Przysięgłych Sędziów zażądał od publiczności powstania z miejsca i milczenia dla oddania czci świętej pamięci księdzu Stanisławowi Sztrajchowi. Przeto zwracam się z prawdziwą skruchą i gorącą prośbą o przebaczenie. Prosiłbym tą samą drogą o odpowiedź. Kreślę się z głębokim szacunkiem. Nowak Wawrzyniec. Poznań, więzienie przy ulicy Młyńskiej. W odpowiedzi Władysława Sztrajch w liście adresowanym do księdza kapelana Spachacza napisała: dziś odebrałam list zabójcy syna mego z prośbą o przebaczenie. Że on jeszcze zawsze myśli wyślizgnąć się od sprawiedliwości. Co do mnie, wybaczam mu o tyle, jeżeli on się rzeczywiście nawróci i z Bogiem pojedna. Pan Jezus na krzyżu cierpiący za swoich katów się modlił, więc i ja będę się za niego modliła, aby mu Bóg wybaczył, o ile on moje życzenie wypełni. Z poważaniem, Władysława Sztrajchowa. 6 stycznia 1939 roku Ekspres Zagłębia doniósł, że Nowak zwrócił się z prośbą o łaskę do prezydenta. 28 stycznia zapadła decyzja. Ignacy Mościcki nie skorzystał z prawa łaski. Mordercę przebrano z więziennego drelichu w osobiste rzeczy i po kilku godzinach wyprowadzono na dziedziniec więzienia przy ulicy Młyńskiej. Tuż po 23 wyrok został wykonany w obecności przedstawicieli władz sądowych i więziennych. Nowak na szubienicę szedł podobno chwiejnym krokiem, zupełnie zrezygnowany. Kapelan więzienny Spachacz do końca prosił go o nawrócenie i spowiedź. Do końca słyszał twarde nie. Pisano, że gdy Nowakowi założono na szyję pętlę, miał jednak bezwiednie ucałować krzyż podany mu przez księdza. Podobno nie krzyczał i nie prosił o łaskę. Wyrok wykonał kat Arthur Brown. Po stwierdzeniu zgonu przez lekarza więziennego, zwłoki Nowaka złożono do prostej trumny i odwieziono do zakładu medycyny sądowej. Egzekucję wykonano prawie w tajemnicy. Na tym można by właściwie zakończyć historię zbrodni w Luboniu, gdyby nie jedna jakże istotna kwestia. Kwestia polityczna. Czy Nowak był inspirowany przez Sowietów? Akta sprawy zniknęły i pozostał tylko ich numer z lakoniczną notatką. Do publicznej wiadomości podano, że wyrok wykonano. Jednakże istnieją pogłoski, że Nowak uniknął kary, ponieważ został potajemnie repatriowany do Związku Sowieckiego w zamian za uwolnienie dwóch przetrzymywanych tam polskich duchownych. Hipotezy tej w oparciu o obecny stan wiedzy nie da się ani potwierdzić, ani obalić. Istnieje zeznanie osoby, która twierdzi, że widziała zwłoki Nowaka i w tamtym czasie była przekonana, że to był on. Po latach owa anonimowa postać nie była jednak w stanie z całą pewnością potwierdzić tożsamości Nowaka. Według Stanisława Malepszaka, ksiądz Spachacz, były kapelan więzienny z Młyńskiej, sugerował, że Nowak faktycznie mógł uniknąć kary. Podczas obchodów 60. rocznicy śmierci księdza Sztrajcha w kościele w Luboniu Stefan Żygulski przywołał wspomnienie swojego kolegi Józefa Banaszkiewicza. Pod koniec wojny, podczas pobytu w szpitalu, Banaszkiewicz miał zetknąć się z lejtnantem sowieckim nazwiskiem Nowak, który powiedział mu: ja jestem tyle wart, co waszych dwóch klerów. Czy opierając się tylko na sprawozdaniach prasowych i relacjach świadków, można określić rzeczywiste przyczyny zbrodni i wyjaśnić kontekst zabójstwa? Czy przekazy można uznać za rzetelne i wiarygodne? Czy nie dochodziło do nadinterpretacji okoliczności zamachu
wskutek bazowania na pogłoskach i przypuszczeniach. Z pewnością w pewnym zakresie tak było. Jednak w naszym mniemaniu w całej sprawie intryguje koincydencja zdarzeń łącząca osoby Streicha i Nowaka. Nowak zdaje się pojawiać w danym miejscu i czasie jako swoista przeciwwaga dla Streicha, księdza katolickiego i społecznika. Wraca do rodzinnej miejscowości po latach niejasnych losów. Jest w powszechnym mniemaniu zdeklarowanym, niemal walczącym komunistą. Stanisław Malepszak w rozmowie z Michałem Gryczyńskim mówił: w tym czasie Stalin robił czystkę w Komunistycznej Partii Polski, a w Luboniu działała jedna z najlepiej zorganizowanych w powiecie poznańskim jaczejka KPP. Natomiast pod Moskwą istniała wtedy szkoła wojskowa. Komendantem był Karol Świerczewski, która miała sekcję do walk zbrojnych proletariatu polskiego. Zaufanych ludzi, którzy przybywali tam przez zieloną granicę, takich jak na przykład Władysław Gomułka, szkolono między innymi w posługiwaniu się bronią i bombami czy metodach wywoływania strajków. Kiedy w 1936 roku do Lubonia przybył Wawrzyniec Nowak, trwał tam strajk miejscowych murarzy, a on był działaczem Związku Zawodowego Murarzy, wydalonym za defraudację. Myślę, że ten zapalczywy człowiek był agentem NKWD. Idąc dalej, nawet jeśli zeznania świadków nie do końca oparły się narzuconej, choćby przez prasę, retoryce, to przecież są w zasadzie jednoznaczne i zgodne w materii poglądów Nowaka i są dziwnie sprzeczne z jego uporczywymi zaprzeczeniami. Metoda i okoliczności zamachu oraz wybór ofiary mogą świadczyć o pewnej ostentacji, demonstracyjnym charakterze zbrodni, typowym dla tak zwanej wywrotowej roboty komunistów. Wykonany, jak pisano, prawie w tajemnicy wyrok też dość mocno odbiega od ówczesnych standardów, gdyż wszelkie egzekucje w owych czasach były wydarzeniami spektakularnymi, szeroko i szczegółowo opisywanymi, nierzadko z udziałem publiczności. Nie trudno również wyobrazić sobie, z jaką reakcją społeczną spotkałoby się ujawnienie faktu, że zabójcę księdza puszczono wolno. Czy wreszcie wyczyszczone akta sprawy nie zdają się sugerować, że Nowak w istocie uniknął egzekucji? Nie uda się już chyba nigdy jednoznacznie rozstrzygnąć kwestii stricte politycznego podłoża zbrodni w Luboniu i wszelkie stawiane tezy mogą mieć jedynie formę dywagacji lub spekulacji. Jedno jest pewne. Sprawa nawet po tylu latach intryguje i zastanawia, a wszelkie niejasności, im więcej się ich pojawia, prowokują do kolejnych rozważań na temat osoby Wawrzyńca Nowaka. Tytułem uzupełnienia warto wspomnieć, że 28 października 2017 roku rozpoczął się proces beatyfikacyjny księdza Streicha. 13 lipca 2021 roku do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie trafiło tzw. Positio Sługi Bożego księdza Stanisława Streicha. Zamordowanego kapłana upamiętnia też tablica zawieszona w kościele w Luboniu jeszcze przed wojną, a jego nazwiskiem nazwano ulicę, przy której stoi świątynia. Co ciekawe, ojciec księdza Streicha także zmarł w kościele. Zasłabł podczas nabożeństwa, po czym wyniesiony na cmentarz kościelny skonał na rękach syna.